Dzielni chłopcy to opowieść, która ma obalić stereotypy dotyczące środowiska kibiców piłkarskich. Ten spektakl przede wszystkim zasadza się na pewnym konflikcie dotyczącym emocjonalności. O tym, że kibic jest często przesuwany na margines i niezrozumiany przez strach, który budzi. I przez te emocje, które wychodzą poza ramy społecznej umowy. Tekst powstał w 2015 roku, wtedy też w Legnickim Teatrze odbyło się jego dramatyczne czytanie. Na tej podstawie powstał także spektakl w Teatrze Telewizji. Zdobył on nagrodę publiczności na festiwalu Teatroteka. Aktorka ma na swoim koncie reżyserowanie spektakli w Łodzi, lecz po raz pierwszy robiła to w teatrze, w którym pracuje na co dzień. To jest pewna specyfika naszego teatru i ja ją sobie bardzo cenię. Nie? To znaczy, myślę, że to jest bardzo ważne, że ci aktorzy tutaj to są jakby multiinstrumentalni ludzie, nie? To znaczy, że zajmują się różnymi rzeczami, piszą teksty, reżyserują, malują, komponują muzykę, robią różne rzeczy i to jest bardzo ważne. To znaczy, mówiąc już poważnie, jeżeli aktor zostawia jakby swoją sprawę wyłącznie na jakby poziomie wykonawstwa, to myślę, że trochę szkoda. Scenografię tworzyła Izabela Stronias, za muzykę odpowiada Amadeusz Naczyński, który gra na bębnach na żywo. Magdalena Drab tworzyła swoją opowieść na podstawie rozmów z kibicami Miedzi, Legnica, GKS-u Katowice czy Widzewa Łódź. Udało jej się dobrze zbadać to środowisko. Byłam na kilku meczach w życiu. To przez znajomości tak naprawdę. Trzeba było znać jakiegoś kibica, żeby móc dostać się dalej i z polecenia działać, ponieważ no jest takie przeświadczenie, że raczej o kibicach mówi się źle i oni są dosyć zrażeni i niezbyt chętni do kontaktu. To pierwsza premiera Legnickiego Teatru w tym sezonie. 11 listopada teatr wystawi Popiół i Diament według Andrzejewskiego i Wajdy. Zimą odbędzie się premiera Wyzwolenia Wyspiańskiego w reżyserii Piotra Cieplaka, a następnie Czarownic z Salem.